o porodach domowych, które są od dawna w Polsce legalne, możliwe, bezpieczne i, no i coraz częściej się odbywają. Oczywiście z asystą położnej czy lekarza i nie jest to tak, że każda kobieta może odbyć taki poród domowy, ponieważ zakwalifikowanie do porodu domowego to no, dużo wymogów takich przede wszystkim zdrowotnych, ale tych porodów jest naprawdę dużo i nie wymagają one później pojechania do szpitala, załatwienia jakichś formalności. Nie uznaję ciąży porodu jako chorobę, a szpital jest dla chorych, stąd po prostu taki pomysł w ogóle rodzenia w domu, a do tego jeszcze tak się złożyło, ponieważ jesteśmy podróżnikami, żeglarzami, że połowę pierwszej ciąży spędziłam na morzu, na południowym Pacyfiku, żeglując po wodach u wybrzeży Papui Nowej Gwinei, zupełnie poza cywilizacją. Jakby po powrocie z takiego rejsu, tym bardziej naturalnym było dla mnie nie wyjeżdżanie do szpitala. W szpitalu ja się poczułam jak chora, bo od razu na wejściu dostałam kroplówkę i właściwie tak z automatu praktycznie. Nie było sprawdzenia, czy to jest potrzebne, czy nie, po prostu bo się należy i tak trzeba. I nie patrzyli, czy poród postępuje szybko, czy powoli, po prostu, żeby to przyspieszyć jeszcze bardziej. Takie taśmowe podejście dokładnie. Starszy syn urodzony w szpitalu. 3 lata później urodziłam córkę w domu. Decyzja generalnie o porodzie domowym pojawiła się jeszcze zanim zaszłam w ciążę. Było tak, że poznałam osoby, które urodziły w domu, rodziny, poznałam ten temat i zaczęłam się interesować. Jednym z problemów jest oczywiście finansowanie porodu domowego, ponieważ nie jest to tani wybór. Jest to rząd około 2000 zł, taki poród domowy. Są to pieniążki, które trzeba zapłacić osobie, która będzie towarzyszyła, czyli albo położnej, albo lekarzowi. Niestety nie jest to finansowany wydatek przez NFZ, który od 2 lat powinien być finansowany, ponieważ wyszło rozporządzenie, które poród domowy kwalifikuje do finansowania, natomiast brak jest nadal przepisów wykonawczych. Z punktu widzenia Narodowego Funduszu Zdrowia niestety muszę to powiedzieć, finansowania nie ma. Porody domowe nie są w koszyku świadczeń gwarantowanych. Pozostaje tylko i wyłącznie finansowanie porodów w szpitalu, ale porodów na przykład ze znieczuleniem. Natomiast oczywiście trwa dyskusja, czy poród domowy to jest swoisty archaizm, czy w XXI wieku kobiety powinny rodzić w domu. Nie nam w funduszu to rozstrzygać, my jesteśmy tylko płatnikiem. Należy jednak pamiętać o tym i przestrzec młode matki, które chciałyby rodzić w domu, że w trakcie porodu domowego mogą nastąpić komplikacje i wtedy trzeba kobietę wieźć do szpitala, a to czasem bywa trudne. W drugiej fazie porodu, jeśli nastąpią komplikacje, wręcz może być niemożliwe. Proszę cofnąć się wstecz, proszę zajrzeć do różnych zapisków. Tak naprawdę to od zawsze. Dzieci rodziły się w domu od zawsze. Szpitale, wymysł szpitali. Szpitale powstały dużo, dużo później. Także odkąd ludzkość istnieje, to dzieci rodziły się w domu. Także w ostatnich czasach, na przełomie XIX-XX wiek, dopiero spowodował, że porody zostały przeniesione najpierw właśnie do izb porodowych, potem stopniowo do szpitali. Ja sama byłam proszona, żeby uczestniczyć w takich porodach i nigdy nie wyraziłam na to zgody, ponieważ mam już 25 lat, nawet więcej, doświadczenia w tej kwestii i nigdy bym się na to nie zdecydowała. W każdym porodzie, nawet najbardziej fizjologicznym, może się coś popsuć. Dlatego nasze państwo zorganizowało inaczej opiekę porodową i zdecydowało o zamknięciu izb porodowych i porodach w szpitalach. Natomiast w innych krajach Europy jest to zorganizowane. Natomiast trzeba pamiętać o tym, aby droga z miejsca porodu do szpitala nie była dłuższa niż 30 minut, choć też ten czas może nie wystarczyć. Nie ma ani zwrotu kosztów, nic takiego nie ma, a z tego co wiem, to poród domowy wychodzi taniej niż poród w szpitalu, bo to jest ten koszt, który się opłaca po prostu, opłaca się położną czy lekarza.
A w szpitalu wiem, że to jest jednak trochę, wiesz, większy koszt, bo tam jest i więcej personelu, więcej sprzętu i dłuższy pobyt, no bo wiadomo, zwykle trzy dni się zostaje. Wszystko leży w rękach polityków, posłów, którzy jeśli zmienią odpowiednie akty prawne, no to wtedy oczywiście mogą narzucić również taki obowiązek na Narodowy Fundusz Zdrowia. Niby tu mówi się, że kobieta ma wybór, że może, że tu ma prawo być dofinansowane ze środków NFZ-u, a nie jest. Naturalnym, normalnym środowiskiem dla rodzącego się młodego człowieczka, nowej istoty, to jest właśnie miejsce, w którym jego rodzice się poruszają, mieszkają. Bardzo często jest to miejsce tam, gdzie dziecko było poczęte. Tak, to jest na filmach też przedstawiane, właśnie niezłe zamieszanie, brud i tak dalej, że ta gorąca woda, to wszystko. A nie, to po prostu no, generalnie kwestie u nas przynajmniej, bo ja rodziłam z położną i z mężem i to sprzątanie, wszystko to ogarnęła położna praktycznie. No mąż tam troszeczkę pomagał, także to nie jest tam... Wystarczy, u nas była wielka taka ogromna folia malarska i ona po prostu no, na tym się, że tak powiem, to było brudne, na tym się zebrało i nic takiego się strasznego tam więcej nie działo. No co tam, koc jakiś czy coś tam, jakieś prześcieradło, to wszystko można wyprać, to nie ma problemu z tym. A poza tym no, jakieś tam jednorazowe podkłady, takie tego typu rzeczy, to są rzeczy jednorazowe, także to się zużywa. Nie możemy przewidzieć takich powikłań jak zaburzenia w tętnie płodu, które mogą się zdarzyć w każdej chwili i mogą prowadzić do niedotlenienia płodu, przedwczesnego oddzielenia łożyska, które może skutkować krwotokiem i obumarciem płodu i zgonem matki, oraz zahamowania wtórnej czynności porodu, która kończy się brakiem ukończenia porodu, no ale to jest najmniej nagła sytuacja i możemy temu zaradzić, dowożąc pacjentkę do szpitala. Są też wzory z innych krajów, ponieważ są inne państwa, w których te porody domowe są finansowane i w których się odbywają w domach no zupełnie bez żadnych przeszkód i to w dużej ilości. Ponoć według statystyk w Holandii 60% porodów odbywa się w domach. Z tym, że tam wygląda też troszkę inaczej, ponieważ przed każdym takim domem stoi gotowa karetka pogotowia. Tak naprawdę to moja rola polega tylko na obserwacji, asystowaniu kobiecie rodzącej, bo tak naprawdę to dziecko rodzi się samo. Jeżeli mamy do czynienia z porodem, gdzie ciąża przebiega w sposób prawidłowy, fizjologiczny, to poród też ma szansę tak właśnie przebiegać. Można rodzić w domu z położną, a można też rodzić w domu z lekarzem. W Trójmieście jest dwóch lekarzy, którzy przyjmują porody domowe i też jest taka możliwość. Następnie oczywiście, no, czy to lekarz, czy położna, muszą zakwalifikować w ogóle kobietę ciężarną do możliwości rodzenia w domu. Do zera się nie da wyeliminować lęku. Nie da się wyeliminować i w sumie z jednej strony to bardzo dobrze, zresztą Michel Odau i moje koleżanki też się z tym zgodzą, że nawet dobrze, jeżeli jakiś tam poziom lęku, czy właśnie jakaś, gdzie jest szansa, że tam ta adrenalina nam tutaj się odezwie, że jest, bo to nas mobilizuje. Szpital generalnie rodzi duży dyskomfort i sam nawet temat, że trzeba podjąć jakąś decyzję, w którym momencie pojechać do szpitala, kiedy jest ten odpowiedni moment, czy to już jest, ten poród się rozpoczyna, czy to jest fałszywy alarm. No ta torba oczywiście musi być spakowana do szpitala również przy porodzie domowym, bo może się zdarzyć, że do szpitala będzie trzeba pojechać, natomiast no, w szpitalu no, nie jest tej naturalności i to już jest jednak człowiek jest pacjentem w szpitalu. Mnie się akurat tak zdarzyło, że pierwszą dwójkę dzieci urodziłam w domu, natomiast trzecią urodziłam w szpitalu. I no, to doświadczenie było zupełnie inne i też na szczęście było inne, dlatego że pierwsze dwa porody odbyłam w domu. Gdyby to było odwrotnie, to mogłoby mnie to zniechęcić niestety w ogóle do posiadania kolejnych dzieci. Tak teraz oceniam to z perspektywy czasu. Myślę, że to panie położne, które opiekują się paniami w domu, są wybrane. I wszyscy są dopasowani do siebie. W szpitalu jest lekarz na dyżurze, położna na dyżurze i pacjent, który przyszedł na ten dyżur. Pacjenci są teraz bardzo przestraszeni przez media, notabene, i jakby czują się w obowiązku walczyć o swoje, o przetrwanie. Natomiast powinni pamiętać, że wszyscy stoimy po jednej stronie. Zależy nam na zdrowej matce i zdrowym dziecku.